Cześć. Cześć, witamy się, znowu mamy upał. I znowu stoimy na czerwonym i postoimy pewnie tak jeszcze trochę. Ta, mimoza mięsień się zaczyna, mimozy zaczęły kwitnąć, widziałeś? Także niedługo może będzie trochę chłodniej. Ja bym nie poznał mimozy, także nie znam się, nie wiem, ale skoro tak mówisz, to pewnie tak jest. Tak. Ale wracamy do tego, czym my się zajmujemy. Miniony tydzień to właściwie jedno wydarzenie, za to konkretne. Nokia 8. Jakie wrażenia? Ja się zajmuję globalnie rzecz biorąc graniem w gry. A, mówisz, że w pracy. W pracy, no. Poza graniem w gry, to rzeczywiście, Nokia 8, to był taki telefon i co? No, co, premiera była bardzo fajna, nasza przedstawicielka tam była i zrobiła obszerną relację, którą możecie zobaczyć na MPS-ie. Była Jola, zapraszam Was do obejrzenia materiału, tak, bo no i zrobiła był bardzo fajny. Sporo fajnych zdjęć. Ba, nawet więcej, nawet Jolę zacytowali Finowie na swoim jakimś tam serwisie internetowym, gdzie tam Jola się wypowiada, jest zdjęcie, także no, szacun. Ósemka się Joli spodobała, to zresztą tak. Nie ma się co dziwić, nie ma się tak co dziwić, naprawdę, no. Bo dostała od razu do ręki, żeby móc zrobić. Także niedługo recenzja będzie. Natomiast sam telefon jest rzeczywiście bardzo fajny, u nas ta specyfikacja wisiała, ona co prawda była nie do końca może... Oficjalna. Tak, była nieoficjalna, teraz jest oficjalna. Niemniej w tej chwili z niewielkimi poprawkami, bo w większości przypadków mieliśmy rację, było to robione na podstawie fajnych dokumentów. Pamiętajcie, Jacek zawsze ma rację. Nie, bez przesady. Nie zawsze mam rację, należy poprawiać, jeżeli robimy błędy jakiekolwiek. W każdym razie smartfon jest fajny. Jest tam wyświetlacz ponad 5-calowy, jest rozdzielczość QHD, jest bardzo mocny Snapdragon. A, przy wyświetlaczu jeszcze tego Corning Gorilla Glass oczywiście. Tak, aparat Zeiss'a podwójny z tyłu, także zdjęcia powinny być dobre. To jest Jola pewnie już niedługo próbki wrzuci na kartę katalogową, to sobie zobaczycie. Jeden z niewielu smartfonów, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, który ma trzy aparaty po 13 megapikseli. No, w zasadzie tak. Dwa tyle po 13 i jeden przedni po 13, tylko przysłony są dosyć duże, bo tam w okolicy dwójki te przysłane są w związku z tym. No ale można nim fajne zdjęcia robić. Oni to jakąś tam fajną nazwę na nowy rodzaj selfie wymyśli. W każdym razie możecie robić zdjęcia jednocześnie przednim i tylnym aparatem. W sumie, kurczę, to już też było, nie, bo było. Mieliśmy i w Samsungach taką opcję i na przykład LG Q6, którego niedawno testowałem, też umożliwia zrobienie jednego zdjęcia i dołożenie zaraz obok drugiego kwadratowego. No, pamiętam, że pierwsza generacja z jednym zamachem mamy tabletów Samsunga, tych Galaxy S miała coś takiego, tak. To robiliśmy zaraz po premierze. Tak. Można było zrobić z tyłu zdjęcie jednocześnie z miniaturką zdjęcia. No tak, w telefonach też to jest teraz, także nic nowego, ale przynajmniej wymyślili fajną nazwę na to. No i cóż, no jest, tak, jest nowa opcja. No i jeszcze nie zapominajmy o dźwięku, bo tutaj Nokia się chwali jeszcze dźwiękiem. Jest rozwiązanie OZO Audio. W skrócie, no dźwięk przestrzenny w filmach, telefon ma 3 mikrofony, no i one zapewniają takie fajne uczucie, może stereofonia bym to nazwał, bo po prostu jest to głęboki dźwięk, tak jak będziecie sobie na przykład filmy na telewizorze oglądać, no to możecie liczyć, że ten dźwięk powinien być naprawdę w porządku, z taką dużą bazą stereo. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praktyce. O tym wszystkim no, oczywiście odsyłamy do recenzji Joli. Mnie się podoba fajna, solidna budowa, tak jak w poprzednich Nokiach. Taka jest stonowana stylizacja raczej. Tak, to spokojnie, nie jest niczym się nie wyróżniający telefon. Tak. Tak można powiedzieć skandynawska, chociaż no... Gdyby nie cena, to bym Was namawiał na niego bardzo mocno. No wiesz, a co z tą ceną? No, 2600, niecałe 2600. No tak, w tej cenie kurczę, już no jest nie ma dramatu, no, ale jest konkurencja, tak. No ale pamiętajmy, tak, tu mamy telefon z takim logo, a nie innym, więc... No kurczę, poza tym nie mówmy, lubię tego mówić, ale pewnie trochę dopłacicie za logo. Mówmy się, że nie namawiam na żaden telefon, jeżeli go wcześniej sensownie nie przetestowałem, nie miałem go w ręce i nie nosiłem, przez jakiś czas nie korzystałem z niego. Tak, a ja się trzymam tego, namawiam stale na jeden telefon i koniec, ale to już inna. No dobra, co tam jeszcze po to? Bo Nokia była spektakularna. Tak, oczywiście. To było coś, no ale jeszcze była inna premiera, tylko taka trochę dziwna. W Chinach Asus pokazał nowe telefony, ale myśmy o nich już mówili tydzień temu, bo już je pokazał. Też Asus, tylko że we francuskim sklepie. Myśmy mieli, słuchajcie, już i w katalogu, tak. Bo Asus je w swoim sklepie właśnie pokazywał. I była ta specyfikacja, ja poprawiałem, bo pojawiły się wczoraj rzeczywiście specyfikacje oficjalne. Tak, także teraz już możemy mówić, że komercyjny jest Asusa. Jak najbardziej oficjalnie, z oficjalnych możliwości.
są specyfikacje poprawione, z tym, że zwróćcie uwagę, że to są specyfikacje w przypadku dwóch modeli ze źródła tajwańskiego Asusa, w związku z tym one się mogą różnić, od tego, co będzie sprzedawane u nas. Jest taki przykład, jedna z tych czwórek, które się pojawiają na przykład w Chinach, na tym samym procesorze będzie wyciągała przy downloadzie w LTE 300 kilobitów na sekundę, przepraszam, megabitów na sekundę, natomiast u nas będzie tylko 150 klasy czwartej. Mhm. W związku z tym tych różnic jeszcze może zwracajcie uwagę, więcej. Dlatego że teoretycznie te same specyfikacje, różne rynki sprzedaży i okazuje się, że to jest zupełnie inaczej. Ale wiesz co, telefony telefonami, ja zapraszam Was oczywiście do katalogu, do obejrzenia newsów, linki w opisie, pisał sporo. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz przy okazji premiery tych nowych Zenfonów, mianowicie jest nowy interfejs użytkownika. I tutaj jest jedna rzecz dosyć istotna. Ci, którzy mieli Asusy poprzedniej generacji, bardzo często narzekali na ilość bloatware'ów w telefonach. Asus się nie oszczędzał, jeżeli chodzi o dodatki. Asus, słuchajcie, w tej generacji obiecuje, że będzie tego bloatware'u znacznie mniej. Z 35 dodatkowych aplikacji w poprzedniej generacji zeszli do 13. Rozumiecie? Z 35 do 13. No, zostawili chyba tylko to, co się ludziom podoba. A tam co? Pewnie wiedzą, czego użytkownicy na dzisiaj... Niech mi ktoś spróbowałby tłumaczyć, że mi zostawi to, co mi się podoba. Chyba bym telefonu nie kupił. Tak, ale słuchaj, no na pewno mają jakieś informacje, z których aplikacji ludzie najczęściej korzystają i pewnie to właśnie te zostawi. Mają. Stwierdzili, że ludzie najczęściej korzystają i tak by zainstalowali Facebooka, Facebook Messengera i Instagrama. I to są te trzy aplikacje, które po prostu muszą być i koniec. Ale po prostu tak jest. I zapewne nie ma możliwości ich odinstalowania. Dobra, to tyle na temat Asusu. Tak, no to co? To teraz Samsung. I pewnie teraz myślicie, że powiemy coś o Note 8. No nie powiemy, bo jeszcze nieoficjalnie wiadomo to, co jest w przeciekach, a oficjalnie to będzie dopiero w przyszłym tygodniu i wtedy Wam o nim powiemy, ale wiemy z kolei z chińskiego certyfikatora Tena, że Samsung szykuje nowy, niedrogi tablet. Prawdopodobnie to będzie Galaxy Tab A, tak zgodnie twierdzą wszystkie media. Ja tutaj bym uważał, no na razie on ma oznaczenie jakieś tam numeryczne, oczywiście link w opisie, tam sobie możecie o nim przeczytać. Niewiele wiadomo. Natomiast co do nazwy, czy to będzie Galaxy Tab A 2017, może będzie, może nie, jeszcze bym się nie przywiązywał. Wiemy jedynie tak naprawdę na tą chwilę, jak wygląda, bo w Tena jest tylko oznaczenie i są zdjęcia. On został ledwo co dopiero kilka dni temu, 2 czy 3, zgłoszony do Tena, do certyfikacji, także jeszcze trochę do tej premiery zostało. Ja natomiast mimo wszystko wróciłbym do tej... Zmieniam trochę design. No tak. Ale to wszystko. Wróciłbym jednak do tego Note 8, dlatego że pojawił się nowy listing GFX Bench, w którym listują, że tam jednak będą aparaty 12 megapikselowe, a nie 13 pikselowe. No, zobaczymy. Pamiętajmy, że to są na razie egzemplarze niesprzedażowe. Znaczy nie, no to jest tak, benchmark. Tak, ale no benchmark, ale to też nie są egzemplarze sprzedażowe. To na razie są rzeczy. Tak, zaczekajmy po prostu do przyszłego tygodnia, jeszcze trochę cierpliwości i wszystko będziemy wiedzieć. Dokładnie. Bo to na razie to sobie tak możemy gdybać. No i to będzie wiadomo po prostu, że będzie jakiś taki niedrogi, prosty tablet Samsunga, a z kolei ZTE naciera na zupełnie inny segment. Słuchajcie, dzisiaj w Tena znalazłem telefon ZTE, ale z logo Tonino Lamborghini. To jest taka modowa marka, jakiś taki modowy odłam Lamborghini, tego od samochodów i od ciągników, nie zapominajmy. I co będzie przypominał samochód? No nie, no, chociaż trochę, wiesz co, trochę inspiracji jest. Od dawna właściwie były od telefonów, ja pamiętam Samsungowe, tak, i LG jeszcze, takie, które Porsche przypominały, które mógłby przypominać designem. Tak, wiesz co, trochę tak przypomina, bo ma taką obudowę, powiedzmy, dość agresywnie stylizowaną, z takimi licznymi metalowymi wstawkami, częściowo chyba skórą jest pokryta. O, czyli no, jednak. Nie wiem tego dokładnie, ale to na podstawie zdjęć tak szacuję, że jest coś, co przypomina skórę, jest takie fajne przyszycie biegnące przez tylną ściankę. Tego się trzymajmy, jest coś, co przypomina skórę. Tak, także
wygląda na to, że to jest bardziej taki segment luksusowych telefonów, no i specyfikacja też jest taka, powiedziałbym, nie od parady, no może nie jakaś super flagowa, ale całkiem niezła, bo mamy 5,5-calowy ekran Quad HD, OLEDowy oczywiście, jakiś, no tutaj Tena nie podaje jaki, ale jakiś czterordzeniowy procesor taktowany 2 GHz, więc pewnie któryś Snapdragon z tych mocniejszych. 4 giga RAM-u, 64 to pamięci 835 prawdopodobnie, jeżeli robią na zamówienie, to są w stanie wstawić aparaty wszystko. 8 plus 20. Klient wymaga. Także podejrzewam, że nie będzie to taniej i podejrzewam, że chyba na Chiny pójdzie, bo tam no, Chińczycy się lubują i w markach europejskich, i w luksusowych sprzętach. Zgodzę się z twoją konkluzją. Prawdopodobnie pojawi się wyłącznie w Chinach. Ale niekoniecznie. No, Tenino Lamborghini działa na wielu rynkach. No, ja tutaj nie jestem blogerką modową, nie jestem specjalistą od mody. Ale chociażby u nas... Całe nawet... życie myślałem, że on jest blogerką modową, tylko się dobrze kryje. To widocznie muszę się dobrze kryć. No, piękny jestem, ale bez przesady. W każdym razie no, produkty Tonino Lamborghini znajdziecie w naszych sklepach. Robią perfumki, okulary, jakąś tam galanterię skórzaną, no i teraz smartfony. No, może i trafi kiedyś, zobaczymy, to ciężko powiedzieć. Dobra, już przestań o tych samochodach, on by mógł o samochodach non-stop. Ale jak się dawaj, bierze dawaj, za to ZTE, to... Dawaj dalej, co tam jest? No dobra, no to jak już jesteśmy w Chinach, to już tam zostajmy do końca. Yotaphone 3. Ciągle niewiele o tym telefonie wiadomo, ciągle nie wiadomo, gdzie to będzie oferowany, tak, poza Chinami. Rosją a Chinami. Tak, no strzelamy cały czas, że Rosja i Chiny pewnie tak zostanie. To znaczy, mnie się podoba, że zapowiadają w tej chwili w wyświetlaczu OLED ten taki zwykły. Tak. No ale nie uprzedzajmy faktów. Telefon się pojawił na chińskiej stronie, która się nazywa Shopiota. Ja nie mam bladego pojęcia, czy to jest oficjalny sklep Joty, czy taki trochę mniej oficjalny. Chińczycy są w stanie na sztukę postawić każdą stronę o każdej dostępnej nazwie, ale, żeby się wpasować. Ale wiesz co, wygląda ten sklep przyzwoicie. Są tam rendery telefonu, które przedstawiłem na MGSM-ie. Oczywiście znów link macie w opisie. Jest zarys specyfikacji, no i przede wszystkim ceny. No i ciekawostka. Po pierwsze, telefon będzie w dwóch wersjach, 64 i 128 GB pamięci wewnętrznej i to jest podstawowa różnica pomiędzy tymi wariantami. 64 wystarczy, pensji, tak kosztuje to tańsze. No dobra, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze są dwie wersje kolorystyczne i teraz powiem wam hita. Biała wersja jest tańsza od czarnej. Nie wiedzieć czemu, czyli mamy tak naprawdę cztery ceny. Ja powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie wszystkich, odsyłam do artykułu na MGSM-ie. Natomiast z tego co zapamiętałem, to ten droższy model, czyli podam powiedzmy maksymalne ceny, z mniejszą pamięcią niecałe 1400 zł po przeliczeniu będzie kosztował, a ten droższy niecałe 1750. I 1400 to jest całkiem znośna cena pod warunkiem, że to będzie rzeczywiście fajny e-ink. No słuchaj, e-ink na razie wiadomo, że ma 5,2 cala, nie podają rozdzielczości, więc nie ma co zgadywać. Główny ekran będzie Full HD, ale OLEDowy, więc no zakładajmy, że będzie w miarę przyzwoity, myślę. W środku Snapdragon 625 i 4 giga RAM-u. O aparatach, kurczę, nie pamiętam, chyba też podawali. Zdaje się, że 13 z przodu, 12 z tyłu, jakoś tak nietypowo, ale to też odsyłam do artykułu. Ja bliż z tym, jedyne czym ten telefon rzeczywiście przyciąga, tak, to są rzeczywiście te dwa wyświetlacze. Cała reszta, mówmy się, bo pamiętajcie, jeżeli jest w miarę fajna, wystarczyłaby 600, wystarczy tak, 64. Ale pamiętajcie, e-ink nie żre prądu. On pobiera energię tylko wtedy, jak się na nim zmienia obraz. No właśnie, dlatego... I najlepszy numer... To już w poprzednich etapach było podkreślone. Najlepszy numer jest taki, że jak potrzebujecie coś ważnego mieć, a pada wam bateria, nie wiem, potrzebujecie QR-kod do samolotu, kawałek mapy, cokolwiek takiego, co musicie mieć, a kończy się wasza bateria w telefonie, wrzucacie to na tył i nawet jak bateria padnie, to ten obraz na tyle wam zostanie i będziecie mieli do niego dostęp nawet przy kompletnie rozładowanym telefonie. To było funkcjonalne. To jest fajne i może się przydać. To było funkcjonalne nawet przy tych kiepskich e-inkach w poprzednich Jotach, które były paskudne. E-ink nie musi być jakiś zarąbisty, on ma po prostu być wyraźny. Natomiast ja bym się na niego zdecydował tylko w wypadku, gdyby ten e-ink był rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Licząc nawet na to, że ten telefon będzie kosztował 1700 zł, warto by się było zastanawiać, jako alternatywie do czytników e-booków. Mm-hmm. Tak, no poczekajmy, bo może zdarzy się cud i może ten telefon jednak trafi do szerszej dystrybucji, czyli nie tylko Rosja i Chiny, ale Europa również, a może po prostu trzeba go będzie sobie zamawiać z chińskich sklepów i tyle. Kto wie, robimy. Ja się zdziwiłem może cenami, nawet spróbujemy no, go przetestować. Fajnie. Nie wiem, no zobaczymy, ciężko przesądzać, dopóki
Nie ma nawet takiej porządnej oficjalnej specyfikacji od producenta, a termin premiery jest określony latem. A propos pozostawania w Chinach, to są dwa tematy dotyczące iPhone'a. No tak, tak. Jeden temat dotyczący iPhone'a dotyczy promocji w McDonaldzie. To jest fajne. To Adaś dzisiaj pisał o tym, że na ulotkach promocyjnych, tak? Maila takiego promocyjnego o aplikacji. Prezentują jakąś tam swoją mapkę, ale prezentują ją na iPhone'ie 8. Pytanie, czy mają render, czy po prostu jakoś tam dogadali się z Apple'em i sobie razem wzajemnie się promują. I to jest jedna rzecz, nie jak wiem. To McDonald's się promuje iPhone'em albo iPhone McDonald'em. Bo to albo ja jedno i drugie. Jest. Druga rzecz dotycząca iPhone'a dotyczy tego, że w iOS-ie 11 ma być taka fajna opcja, gdzie po pięciokrotnym naciśnięciu Home'a on będzie, znaczy smartfon będzie dzwonił do służb. Nie od razu, co prawda, ale na pewno będzie blokowany. Czekaj, ale do jakich służb? No nie wiem do jakich. Aha, no, wiesz, może dzwonić do gdzieś, FSB. Jak sobie ustawisz, to będzie dzwonił do takiej. To będzie można ustawić? Nie, nie wiem, nie. Słuchajcie, rzecz jest taka, bo ja powiem szczerze, obśmiałem od razu pomysł, bo no, ludzie często bezwiednie sobie robią różne rzeczy i że będą niepotrzebne wyzwania. Ale informują na razie o tym, że to nie będzie od razu, że najpierw pojawi się dodatkowe menu, gdzie będzie trzeba coś wybrać, wcisnąć i dopiero będzie się komunikował. No to sukces. Natomiast druga rzecz związana z tym to jest blokowanie w czytnika odcisku. Będzie trzeba go odblokować wtedy kodem. Mhm. I tutaj tłumaczą, że jest to bardzo fajne, dlatego że jeżeli złapie was zły człowiek tak, z iPhone'em, nie będzie mógł przerwać połączenia. To nie będzie mógł. Czy nie chodzi o przerwanie połączenia, tylko chodzi o wykorzystanie palca, żeby ci ukraść dane. Ale, no tak. No, czy połączenie też, no gdzieś tam sygnał. No, tak, no ale wtedy wiesz. Nie będzie mógł wam ukraść palca. Ja sobie tam jeden jak nie będzie mógł ukraść palca? Ja będzie miał siekierkę ze sobą, no nie, proszę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie będzie mógł odblokować od razu telefonu. No będzie miał utrudnienie. No. I tam jeden z ludzi, którzy komentowali ten news, napisał, zacytował Mike'a Tysona, który stwierdził, że każdy ma plan do momentu, kiedy nie dostanie w zęby. Bo stwierdzili, że trudniej jest wyciągnąć od człowieka kod niż palucha, tak? Jeżeli nie można tego palucha. No to zależy, jaki kto ma dar przekonywania. Zły człowiek wyciągnie wszystko, tak naprawdę. Chcieliśmy... Zły to nie jest argument. Zły człowiek wyciągnie wszystko. Dobra, to był... No ale nie będzie miał za łatwo. To był iPhone. I jeszcze o jednej fajnej rzeczy Adam pisał, mianowicie pisał o... pisałeś, mój drogi, o patencie Motorola. A tak, ale wiecie, nie co, mówi, to jest bo chyba stara sprawa. To jest możliwe, że to jest stara sprawa, ale patent fajny, dlatego że to był patent na samonaprawiający się wyświetlacz. Tak, jakieś tworzywo, które po podgrzaniu po prostu, nawet jeżeli ekran potrzaska w jakiś sposób, to też trochę tak dziwnie brzmi, ale no ciężko na podstawie paru rysunków coś więcej wymyślić. W każdym razie działałoby to tak, że zaznaczalibyście miejsce na ekranie, w którym ten ekran wam się popsuł, wtedy telefon zaczynałby je podgrzewać, i się ekran by w cudowny sposób jakoś to naprawił. Jakoś na zasadzie polimerów zrobione na tyle płynnych. Ale na wiesz tyle... co, patrząc na te szkice, to jest stary pomysł. To znaczy globalnie rzecz biorąc, bo wiecie, ten telefon taki nienowoczesny jest jakiś, że te wszystkie patenty są robione na zaś. To nie jest tak, że mamy możliwości techniczne i robimy w tym momencie. Fakt. Tylko, mamy pomysł, to opatentujemy, to kiedyś może coś takiego zrobimy, albo jak inni zrobią, to będą musieli nam bulić. Pamiętasz taki telefon LG Flex? On miał obudowę, która sama likwidowała na sobie rysy. Ja pamiętam, jakoś przestali to stosować. Pamiętam, słuchajcie, jak dzisiaj premierę G Flexa, którego wziąłem do ręki i tam jeden z prezenterów porysował go. Pozdrawiamy czymś. Jarka. Tak, ja mu wtedy baterię pogniotłem. Tak, gniotłeś mu baterię, no. Był trochę przerażony. W każdym razie porysował ktoś tą tylną obudowę i mówi, zobacz, już nie widać. No ja widziałem, ale ja mam nadwzroczność. Także... ja miałem ten telefon dosyć długo, strasznie go lubiłem i rzeczywiście może te mniejsze rysy tam znikały. No, bocie, jak porysujesz telefon gwoździem, to się nie naprawi. Tak samo jest w tym patencie Motorola, tam jest zaznaczone, że ten ekran, jakieś tam ślady by na nim pozostały, no ale nadal, słuchajcie, zawsze lepiej mieć wyświetlacz cały niż jakiś potrzaskany, który kaleczy wam paluchy, kiedy z niego korzystacie. Dobra, nie? Zanudzimy ludzi. Dajmy sobie spokój. No, ale było coś takiego, faktycznie warto odnotować. Warto odnotować. Zanudzimy was. Słuchajcie, świetliści, jak widać, i weekendowi. Żegnamy was. Słoneczko wam nam udanego odpoczynku. Mamy nadzieję, że w ten weekend nigdzie drzewa nie polecą i że nikt domu nie straci. Uważajcie na siebie. Głową.
uważajcie na siebie i lepiej w piątek wieczorem, z piątku na sobotę nigdzie w dalszą trasę się nie wybierajcie, bo ma być podobno groźnie. Ty kurczę, szczególnie na wschodzie. Ja zaparkowałem pod drzewem. Dobra, zjeżdżamy chyba. Idziemy stąd. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Dobrego, do przyszłego tygodnia. Pozdrawiamy Was upalnie, gorąco. Cześć. Cześć.